W Bełchatowie przy Sportowej GKS mierzył się z Arką Gdynia i przegrał 0-1. Od początku przeważali gospodarze, strzał Flisa jednak okazał się nieskuteczny. Później próbowali Michał Mak, który tutaj świetnie ograł obrońców Arki, ale piłka po rykoszecie przeleciała obok słupka bramki strzeżonej przez Szromnika, który tego dnia był w naprawdę dobrej dyspozycji. To już akcja braci Maków, jeszcze wmieszał się we wszystko Szymon Sawala i Michał uderzył w poprzeczkę tak niefortunnie, że piłka nie odbiła się od wewnętrznej części bramki i nie wylądowała za linią. Tomasz Jarzębowski, ojcem zwycięstwa, przed kilkoma dniami urodził mu się syn Piotr, teraz celebrował tę bramkę Tomasz Jarzębowski, robiąc charakterystyczną kołyskę, a zespół GKS-u Bełchatów kończył mecz w dziesiątkę. Czerwona kartka dla Pawła Baranowskiego, po meczu jeszcze czerwoną kartkę zobaczył Arkadiusz Malarz za niesportowe zachowanie, a ukarał go sędzia Tomasz Kwiatkowski